Zostaw łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, jeżeli potrzebujesz fałdolców na karnet bojowy w następnym sezonie. Także jeszcze na wstępie tego filmu chciałem wam powiedzieć pewną informację odnośnie właśnie Konta Galaxii. A najdokładnie pytacie się mnie cały czas, kiedy będą właśnie wyniki. Generalnie pojawią się one już dzisiaj na moim Instagramie, także koniecznie was na niego zapraszam. No i to właśnie wtedy okaże się, kto jest tak naprawdę zwycięzcą tego konta. No jeżeli właśnie wy nie wygracie, no to w przyszłości będzie też więcej takich konkursów, także koniecznie zapraszam. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat sezonu trzeciego w rozdziale drugim Fortnite'a. Kończycie ci ten film do końca, a jeżeli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 120 tysięcy subskrypcji. Ja też zapraszam was na mojego Discorda, link znajduje się w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. Także na początek przejdźmy sobie do właśnie daty startu nowego sezonu. Także na moment nagrywania tego filmu jest wtorek. No i aktualizacja 12.60 powinna się pojawić już na dniach. A najdokładniej w środę lub czwartek, a możliwe, że nawet dzisiaj się pojawi. Następnie tydzień po tej aktualizacji powinna się pojawić aktualizacja zawartości 12.61. No i również będzie ona we wtorek, środę lub czwartek. No i generalnie będziemy mieli wtedy tydzień przerwy i pojawi się nowy sezon, a najdokładniej sezon trzeci rozdziału drugiego Fortnite'a, czyli po prostu sezon 13. No i miejmy nadzieję, że będzie on naprawdę, naprawdę kozacki. Teraz przejdźmy sobie, moi drodzy, do właśnie przecieków, które ostatnio otrzymali się od jednego z użytkowników Twittera. Oczywiście nie możemy w 100% powiedzieć, że są one właśnie legitne, ale posłuchajcie, co właśnie ten gracz ma do napisania. W następnym sezonie pojawi się mały, właśnie podwodny statek w kształcie rekina. Będzie on mógł pomieścić dwóch graczy, no i generalnie będzie można go właśnie zboostować oraz będzie można z niego strzelać tak samo jak z łódek. Następnie południowo-zachodnia część mapy zostanie zalana. Następnie deski, na których można driftować, właśnie zostaną przywrócone. Pływanie pod wodą zostanie dodane i właśnie zostanie ono naprawdę dobrze uwzględnione. Aquaman nie będzie właśnie skinem w następnym sezonie. Następnie Lazy Lake, czyli jedna z miejscówek, będzie wyglądało bardziej jak Tilted Towers, czyli wykrzywione wieże. No i wszystkie obecne mityczne bronie zostaną właśnie usunięte, czyli przeniesione do skarbca. No i co, moi drodzy, nie wiadomo, czy jest to właśnie prawdziwy przeciek, ale możemy się w sumie tego troszeczkę spodziewać. Oczywiście nie wiadomo też, czy właśnie Tabor Hill, który już kiedyś przedstawiał nam właśnie przecieki na temat sezonu, a w sumie to nie on, tylko tajemniczy pracownik Epic Games, który do niego napisał, no to właśnie nie mamy pewności, czy wszystko, co on napisze, również jest prawdziwe. Ale możemy właśnie troszeczkę tak wnioskować, chociażby tym faktem, że właśnie już raz ten pracownik Epic Games, no po prostu nas nie oszukał. Tylko najzwyczajniej w świecie po prostu podał nam prawdziwe informacje. Teraz, moi drodzy, jeszcze raz przejdźmy sobie do tego, co napisał właśnie kiedyś jeden z tajemniczych pracowników od Tabor Hilla. Motywem przewodnim 13 sezonu będzie woda. Zaleje ona w większości mapy. Akcja z Deadpoolem wyszła tak dobrze, że w następnym sezonie pojawi się Aquaman. Ponieważ mapę zaleje woda, pojawi się nowy pojazd, ale najdokładniej gracze będą mogli używać rekinów. Maja była tak dużym sukcesem, że w następnym sezonie pojawi się możliwość tworzenia własnej parasolki. W grze pojawi się mechanika niszczącego ognia, rzucając przedmiot przykładowo w jakiś budynek, ten będzie zajmował się ogniem. W karnecie zobaczymy m.in. takie skórki jak żeńska wersja Czarnego Rycerza, miał śnieg skrzyżowany z robotem, różowa wersja kosmonauty oraz inżynierkę. Generalnie, moi drodzy, no to są to przecieki właśnie od tajemniczego pracownika. No i w sumie dał on według mnie ich tutaj troszeczkę za dużo. Bo nie oszukujmy się, ale jeżeli miałby to być jakiś prawdziwy przeciek, no to na pewno otrzymalibyśmy tylko jedną informację lub na przykład dwie. A teraz przejdźmy sobie, moi drodzy, do naprawdę ciekawych propozycji tego, jak między innymi może wyglądać karnet bojowy, albo między innymi właśnie jak może wyglądać tworzenie własnej parasolki w następnym sezonie. Według mnie będzie to naprawdę, naprawdę dobra opcja, ponieważ w większości graczy zapewne chciałoby takie coś zrobić. Także tutaj macie przykładową opcję, jak może wyglądać tworzenie własnej parasolki. No i możecie w komentarzu napisać, czy takie coś wam się podoba. No i teraz w tle będziecie widzieli właśnie propozycję, jak może wyglądać
karnet bojowy w następnym sezonie. Został on wykonany przez użytkownika Trimix i według mnie jest to naprawdę spoko robota, którą właśnie on wykonał. Jeszcze na samym końcu chciałem wam przedstawić, jak może właśnie wyglądać mapa właśnie podczas zalania. Także będzie ona wyglądała najprawdopodobniej tak, ale jak to napisał właśnie tamten gościu, że najprawdopodobniej będzie to zalana tylko jedna część mapy. No i co moi drodzy, jeżeli dostaniemy więcej jakichkolwiek informacji, no to oczywiście was o tym poinformuję. A póki co, to by było na tyle. Ja byłem Hexo, dziękuję wam za obejrzenie, trzymajcie się, życzę wam miłego dnia, pow!